Radek Krak, autor Baśni o wężowym sercu albo wtórego słowa o Jakubie Szeli jest dzisiaj naszym gościem. Na początek, może pogratuluję tego, że Pana książka została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych książek wydanych w Polsce w 2019 roku. Tak, magazyn książki stwierdził. To miłe, to nie? Bardzo miłe. Szczerze mówiąc, nie, nie spodziewałem się, ale, ale bardzo się cieszę oczywiście. W ogóle mnie ten werdykt nie zaskakuje, bo myślę, że to jest naprawdę jedna z lepszych powieści, jakie mogą Państwo wziąć do ręki i absolutnie się nią zachwycić. Które słowo o Jakubie Szeli i chciałam pana zapytać na początek, co takiego jest w postaci Jakuba Szeli, że ona nam zaczęła tak bardzo rezonować w kulturze, w popkulturze. Jakub Szela stał się, stał się po prostu poważnym tematem. Dlaczego? Szczerze mówiąc, ja jestem trochę outsiderem. Dla mnie Jakub Szela był takim jednym z bohaterów dzieciństwa, okay. ponieważ okolice, w których wyrastałem, to są okolice, które zostały objęte rabacją, a ze smadrzowej, z rodzinnej wsi Jakubaszeli, Szeli do Dębicy, w której się wychowałem, jest no w prostej linii niecałe 20 kilometrów. I kiedy jako dziecko słuchałem legend o, o Jakubie Szeli to on tak naprawdę urastał do rangi takiego chłopskiego Robin Hooda, mm -hmm. który mm -hmm. e, zabiera bogatym, daje biednym. I potem, kiedy poszedłem do szkoły i zetknąłem się z tą narracją historyczną o Jakubie Szyli, o krwawym przywódcy rabacji galicyjskiej, to, to to było dla mnie tak, jakbym się dowiedział, no, ale jak to tak, Robin Hood mordował ludzi? Dysonans kompletny. Tak, ogromny dysonans. I myślę, że na tym bardzo wczesnym etapie mojego życia się narodziło w, w ogóle, to, to może fascynacja nie, ale zainteresowanie mm -hmm. tą postacią. Mm -hmm. Z pewnością był przywódcą w obrębie swojej wioski. Ale ja bym też nie chciał, żeby on był uważany za kogoś w rodzaju architekta całej rabacji, no bo to był prosty człowiek niepiśmienny, który został wkręcony w jakąś potworną machinę, z której nie był w stanie wyjść. Mhm. I, I tak samo z, przecież z pism, które były wymieniane pomiędzy gubernatorem Lwowa a cesarzem, to kiedy wybuchła rabacja, było ogromne zdziwienie, że coś takiego w ogóle jest. I też, kto za tym wszystkim stał i czy to nie była przypadkiem jakaś prywatna inicjatywa starosty Tarnowskiego, no trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że komunikacja w tamtych czasach między Lwowem a Wiedniem, no to zajmowała mniej więcej dwa tygodnie e, zimą tak. przy dostopach, bo nie było drogi, bo nie było jak dojechać, bo nie było oczywiście wtedy pociągu ani żadnej formy komunikacji. Chociaż w książce. E, w książce pociąg <laughs> jest, bo oczywiście książka jest mityczna. A właśnie, bo to nie jest powieść historyczna. Ale właściwie to jednocześnie jest powieść historyczna, jest to powieść fantastyczna, jest to wszystko gdzieś na jakimś takim pograniczu. Po Ale tak sobie myślałam, czytając tę pana książkę, w której rzeczywiście dużo różnych poziomów mhm. się miesza, czy właśnie dzisiaj tak nie opowiadamy o historii? Czy to nie jest właśnie taki bardzo nowoczesny sposób myślenia o. o o przeszłości, z której wyciągamy różne poszczególne elementy i układamy je sobie w taką opowieść, jaka akurat nam dzisiaj bardzo odpowiada, albo jaka dla nas osobiście jest, jest ważna. To zależy jak my będziemy te narracje prowadzić i co rozumiemy pod pojęciem powieści historycznej. Mhm. Bo jeżeli idzie o odwzorowanie realiów życia, relacji pomiędzy wsią tak. a dworem, to jest to książka jak najbardziej Bardzo wierna i jak najbardziej historyczna. Tak. I, I tam większość nawet kwestii, które Jakub Szela wypowiada, to są kwestie, które faktycznie zostały rozumiem. zapisane. Mhm. I większość kwestii, które wypowiada Wiktoryn Bogusz, również. szlachcic, z którego Jakub jest własnością, również są kwestiami historycznymi zostały rzeczywiście opowiedziane. Tutaj takim źródłem, kopalnią bez dna są pamiętniki Franciszka Xawerego Preka, który również się pojawia im personem w książce. Natomiast jeżeli idzie o tę warstwę faktograficzną czy trzymanie się oczywiście dat, no to tutaj sobie pozwala na bardzo dużą, dużą dowolność, bo chodziło mi przede wszystkim o pokazanie wewnętrznej drogi Jakuba Szeli. Bo to jest też taka książka, która właściwie <laughs> moim zdaniem jest próbą odpowiedzi na pytanie undemalum, mm -hmm. skąd zło i y, 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 zanurzona w tej mitycznej y, rzeczywistości daje bardzo wstrząsający obraz człowieczeństwa, muszę, muszę przyznać. Czy Pan doszedł do Wniosku skąd zło, złowrabacji, skąd złow Ja bym skąd się, ja bym Jakubie. się nie, nie pokusił o wyciąganie tak daleko idących wniosków. Ja książkę pisałem przez blisko trzy lata, i to były trzy lata, gdzie bardzo dużo też w moim wnętrzu się działo. Mm -hmm. I droga, tutaj bym nie porównywał drogi Jakuba Szeli, czy drogi Wiktoryna Bogusza, bo tutaj mamy dwie drogi wewnętrzne ukazane w tej tak. powieści do jakiejś swojej wewnętrznej drogi, ale w moim, w moim życiu duchowym w tym czasie się działo bardzo wiele. I na pewno to przechodziło i przenikało. Do, do tej powieści, chociażby poprzez postać złego człowieka. Bardzo zagadkową. Porozmawiamy też o języku tej powieści, bo on jest bardzo leśmianowski. Jak rozumiem, to jest dla pana bardzo ważny punkt odniesienia, tak. jego poezja, jego język, jego, jego jakby próba język... przejęcia języka w ogóle. To... Nie chciałbym też, żeby to był jakiś zamach na leśmiana. Nie, no. Ale leśmian jest dla mnie osobiście bardzo ważny i nawet nie tylko w tej kwestii językowej, ale w kwestii tego, co wyziera spod, spod jego słowa. Bo mam dwa, dwóch takich mistrzów języka polskiego, na których się wychowałem. Jest to Bruno Schulz, od którego się usiłuje odciąć za każdym razem. E, i, I jest leśmian. I o ile Bruno Schulz w tej swojej. Oni są obaj bardzo bogaci i bardzo zróżnicowani w tej, w, w, w tej, w tej, w tej sferze językowej. Ale o ile szulc jest bardzo taki jasny w środku, on jest taki bardzo pozytywny, to znaczy to jest takie wejście na nowo w świat dziecka, mimo całej tej deformacji rzeczywistości, ja się w świecie szulca czuję bezpiecznie, a w świecie leśmiana nie. Tak, w świecie leśmiana pod tą warstwą pięknego języka, która się taka przerażająca czarna pustka. Od której można tylko uciekać. Ale ja myślę, że część tej pustki, część tej czarni oczywiście się do, do baśnie wężowym sercu w jakiś sposób przesączyła. Chciałabym też zapytać o, o to pogórze, o tę Galicję, która się tutaj pojawia, bo ta książka jest takim trochę jakby. Hmm, dopełnieniem albo antytezą, nie wiem, tego, jak o Galicji mhm. pisze na przykład Stasiuk. Mam poczucie, że to jest takie. Hmm, zupełnie inne spojrzenie na, na, na tę rzeczywistość. Czy jego, jego twórczość jest, jest dla pana jakimś tak, jest, punktem odniesienia? Takim yy, trochę? Jest trochę? Stasiuk jest mi bliski i e, chociaż z drugiej strony myślę, że on wszedł w Galicję z zewnątrz. Mm -hmm, on nie jest mm -hmm. Galicjaninem, tak. on pochodzi z Warszawy, e, w Galicji żyje od, od wielu, wielu lat. i ale jednocześnie to jego spojrzenie jest, jest inne, bo myślę, że bardzo wiele zawsze odgrywa w nas krajobraz, w którym wyrastamy i wokół którego sobie tworzymy jakąś mitologię i w jaki sposób tłumaczymy świat. I Galicja była dla mnie takim no właśnie krajobrazem dzieciństwa. Zresztą ta tożsamość lokalna. Tak zauważyłem, że u ludzi z Galicji jest bardzo silne. Nie wiem, jak, jak to jest u innych osób, ale ostatnio rozmawiałem sobie ze znajomymi z Pawłem Majką, z Witem Szostakiem i z paroma jeszcze innymi osobami i tak opowiadaliśmy, gdzie kto był. No i w Lwowie, w Budapeszcie, w Wiedniu, w Brnie, w Pradze i ktoś tam w końcu powiedział, że był, a jeszcze w Warszawie był, ale tu już doszło mi do wniosku, że to jest za granicą. Czyli stare Czyli, podziały trzymają się mocno. Tak, tak się, nie, w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że rzeczywiście poruszamy się po tym obszarze Austro-Węgier cały czas i, i że jest coś takiego, co jest trudne bardzo do uchwycenia i tru, trudne do wyartykułowania, ale co w tej tożsamości takiej starej, starej galicyjskiej jest obecne. A czy historia Pana rodziny, no bo jest Rak w książce. Ksenes, seria... tak. tak, Ksenes. To imię coś oznacza? Nie, Ksenes rak to był, to był prawosławny ksiądz z krynicy górskiej. Udało mi się dojść do poktawieństwa, dokładnego, ale jakieś jest, bo moja rodzina pochodzi z tamtych stron, a była tylko jedna rodzina raków Rozumiem. w tamtej okolicy. Więc to imię sobie zapożyczyłem, tak jak bardzo wiele różnych imion w tej, w tej powieści. No więc stąd Ksenes. Mhm. E, czyli mamy kwestię rodziny wyjaśnioną, a to jeszcze chciałabym zapytać już na sam koniec o tą taką. Wiejską gawędę, bo każdy rozdział zatytułowany jest mhm. właśnie w taki bardzo charakterystyczny sposób. Ja pamiętam to na przykład nie wiem, z książek o Beskidzie Śląskim, bo ja mhm. raczej w tamte strony podróżowałam. Gustaw Morcinek też pisał sięgając do gawęd i starych baśni w bardzo podobny sposób. O mruku po raz wtóry, prawda, czy jakiś inny tytuł, szybko Państwu przeczytam. O sercu po raz wtóry, i tak dalej, i tak dalej. No, plus, plus w ogóle konstruowanie tego, że zaczynamy każdy rozdział także że powiadają, że we wszystkim maczały palce rusałki. Zawsze ktoś powiada na początku, jak to w takiej kawędzie się powiada. Tak, a to jednocześnie jest... to przenosi poza, poza tę warstwę taką typowo faktograficzną, tak, historyczną, tak, że, to że to jednak rusałka. jesteśmy gdzieś indziej. Tak. Powiadają, że wzięło się bardzo z takiego specyficznego źródła, bo jako bardzo młody chłopak grałem w Grekomputerze. Teorową, której narratorem był Henryk Talar. I pierwsze słowo w tej grze, przeczytane głosem Henryka Talara, brzmi, powiadają, że historia jest najlepszą z nauczycielek. I, I nawet nie chodzi o to, co się w tej grze działo, bo to jest już z przestrzeń, z której no, no wyszedłem. Ale samo brzmienie tego głosu to jak gdzieś zawsze, ciągle pisząc właśnie o wężowym sercu, miałem tego Henryka Talara z, z tyłu głowy. I, i stąd to powiadanie. Czy historia jest dobrą nauczycielką? To, to nie wiem. Mam liczne wątpliwości na ten temat, jak się rozglądam wszem i wobec. Natomiast nie mam wątpliwości, że chciałabym Państwu polecić książkę Radkaraka. Poczytajcie, zobaczcie, jak w wtóre słowo o Jakubie Szeli ma się do słowa pierwszego. No bo skoro jest w no to wypadałoby sięgnąć również po pierwsze. Bruno Jasiński do dyspozycji. Czytajcie, zadawajcie sobie pytania, zastanawiajcie się nad przeszłością i nad tym, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co jest mitem i gdzie są tak naprawdę te nasze korzenie w historii czy w micie czy wszędzie.